Meldunek, widzowie. Dzisiaj wyszedł update do CS2. Jest troszkę zmian, trochę na plus. Ogólnie no ja uważam, że nie jest tych zmian tyle, o ile byśmy chcieli. Zmienione jest Vertigo, troszkę zmian w ekonomii. No, zaczęli coś robić w tym kierunku, ale ja uważam, że dalej nie jest to dobrze zrobione. No, mogę powiedzieć, że mało jest zmienione w tej ekonomii i za dużo aż tak się nie zmieni. Może lekko po stronie Tero, ale po więcej informacji zapraszam do odcinka, widzowie. Jedziemy z tym. No to przechodzimy na mapę teraz. Mam mapę The Vertigo, zaraz wam pokażę jakie zmiany, ale już na pierwszy rzut oka widzicie, jest tu jakaś dziura. No fajnie, jest dziura, jest tutaj wejście i wydaje mi się, że CT będzie bardzo szybko na odnodze. Tutaj no będzie ciekawa opcja, ale co więcej zmian jest. Jak idziemy na Małysza, tak, ta pozycja się jest zwana Małyszem, mamy tu catwalk po całej długości, coś takiego jak na BSB, nie? Mamy też te belki w tych miejscach i zobaczcie, możemy się kryć w tym miejscu, po fleszykach wychylać, tak? No imo, bardzo duża zmiana. Tak samo tutaj, możemy jakieś fajne off-kąty sobie złapać w tym miejscu. Cały czas po fleszach wychylać. Będzie łatwiej się odbijało CT, po prostu robić retake'i. I o wiele łatwiej. Bo prawdopodobnie Tero będzie musiała o wiele więcej smoków marnować na wejście. Ponieważ, jak dajmy na to smoka tu i tu, tak, te smoki, to zobaczcie. Mamy zasłonięte, ale musimy też tu dać smoka. Ale oczywiście to jest więcej opcji dla strony Tero na różne splity też. Lepsze opcje na bronienie po stronie CT. No na pewno będzie ciekawie na tej mapie. Bardzo mi to się podoba. Ponieważ będziemy mogli grać na przykład, że dajemy smoka tu, tylko smoka tu. Oczywiście wtedy dajemy palaczka w te miejsce. I wchodzimy wtedy na BS. A, no może być bardzo ciekawe. Nowa meta pewnie będzie. Jakieś nowe egzekuty. Trzeba poczekać, co wymyślą zawodnicy, co my wymyślimy, co ja wymyślę ciekawego. No po prostu chwilkę trzeba odczekać. Następną zmianą jest zmiana lekka w ekonomii. Jak już wiemy, MK M4A4 kosztuje 3000. Czy to duża zmiana? Uważam, że jest bardzo mała zmiana, ponieważ no dla mnie to powinno M41S kosztować 2800, a M4A4 2900, albo dwie M-ki po 2900, no jak już, bo to jest minimalna zmiana, za dużo to nie zmieni za bardzo. Palak kosztuje teraz 500. Uważam, że ta zmiana jest na plus, no 500 palaczek jest w porządku ta cena. Valve cały czas nie wie, w czym jest problem. Uważam, że w MR12 są dwie rundy eko. Jak jest po resecie jesteś, no to grasz Forza, średnim oczywiście wyposażeniem, a później grasz eko. I tak na serio, grasz czasami dwa razy eko i to jest średnie. Powinno być tylko jedno eko, więc 1400 bonus powinien zostać zlikwidowany. Powinno być 1900 i od razu później 2400, ale wtedy by trzeba było zmienić ekonomię całą, tak? A to już troszkę trzeba posiedzieć przy tym, czyli ekonomię SMG-sów, tak? Karabinów, wszystko trzeba pozmieniać, pistoletów, kanizelek, no wtedy trzeba dłużej posiedzieć, nie? Ale jak wiadomo, Valve nie słynie z tego, żeby zmieniać takie rzeczy, więc no trzeba czekać na nich, no bo wolno pracują. Chłopacy są zajebani robotą tak naprawdę, ale mniejsza z tym, więc no przejdźmy dalej. Po stronie CT tak naprawdę dużo zmian aż takich nie ma. Jeszcze później pokażę wam też bardzo ważną zmianę, przepraszam, powiem wam bardzo ważną zmianę o granatach zapalających po stronie CT, bo dostały nerfa. Teraz trwają 6 sekund, nie 7 i mają mniejsze rozpowszechnianie się płomieni, tak? I są o wiele mniejsze, ale plus jest taki teraz, że nie będzie nas ten płomień, nie? To jest fajnie zmienione po stronie CT i Tero, że jak rzucamy palaka, ten płomień tylko jest na chwilę i zobaczcie, później od razu robić taki mały i wszystko widać, nie? I to jest bardzo fajna zmiana. To jest po stronie CT i po stronie Tero. Więc na Vertigo z tych zmian jest trochę, jako mapa jest na plus. Uważam, że mapę dali na plus. Bardzo mi się podobają te zmiany, bo każda zmiana na mapie, że jest nowa mechanika, będzie nowa meta, no, przepraszam, będzie nowa meta, to będzie bardzo fajnie oddziaływało w ogóle
ogóle na gierkę, nie? Będzie inaczej się grało troszkę, więc to jest bardzo fajna rzecz. Teraz pokażę wam też zmiany ekonomii po stronie Tero troszkę, tak? W tym momencie, jeśli podłożymy bombę i CT wygra, tak? Rozbroi bombę po prostu, wygra rundę, rozbroi bombę. Zawsze było tak, że dostawało się 800, tak? Pieniędzy po przegranej rundzie za bombę plus bonus za przegraną, czyli miałeś 2700, 2800 zawsze po przegranej rundzie. I wiecie, jak to wyglądało wtedy? Wtedy to wyglądało tak, że grało się Galile, Kevlar z hełmem, no i tak naprawdę miało się lepszego buyout CT. Teraz troszkę to będzie utrudnione, chociaż nie w dużym stopniu, uważam, nie w dużym stopniu, bo za przegraną rundę z bombą po stronie Tero staje się 600 już, a nie 800. Ale za podłożenie bomby też jest jeszcze mniej. Jak podłożymy bombę, to dostajemy 200, tak? Za podłożenie bomby dostajemy 200 pieniędzy, a nie 300, jak to było wcześniej, więc no na pewno no, to jest też zmiana na plus, bardzo duża, ale uważam, że to aż takiej różnicy nie zrobi. Dla mnie powinny być bardzo drastyczne zmiany w ekonomii, tak jak wcześniej powiedziałem, no ale miałem nadzieję, że się tego doczekamy w systemie MR12, bo no, sami wiecie, jak to czasami wygląda. Pistole dalej będą bardzo ważne. Czy to po stronie CT, czy to po stronie Tero. Dlatego no, trzeba czekać, tak? Trzeba czekać i tyle, no. Tak jak wcześniej mówiłem, pokażę wam w tym momencie, jak działa palak po stronie CT i jest krótszy, tak? Po stronie CT palak dostał bardzo dużego nerfa. Trwa 6 sekund, nie 7, bo po stronie Tero trwa cały czas 7 i ma mniejszy płomień, który obejmuje obszar. Zobaczcie, jak to wygląda, jak będzie się zajmował banan na Inferno. Na tej mapie najłatwiej jest to pokazać. Zobaczcie, jak to wygląda. Też inne kolorki są po stronie CT. Strasznie ten palak jest mały w tym momencie. A teraz wam pokażę Mołotowa. Jak wygląda Mołotow. Zobaczcie, jaki rozbrysk jest. Jest o wiele większa różnica. Czemu Valve tak zrobiło? No ja uważam, że powinni zmniejszyć Mołotowa, jak już są nerfić, i granat zapalający po stronie CT. Nie wiem, czemu oni poszli taką, nie wiem, drogą rozumowania. Nie wiem, co chcieli tym osiągnąć, naprawdę. Nie wiem, czemu tak zrobili, no ale no trzeba na razie to zaakceptować i tyle. Teraz pokażę wam ciekawą rzecz, którą Valve zmieniło i w tym momencie, jeśli otwieramy skrzynkę, mamy wypożyczenie skinów na 7 dni. Możemy oczywiście wypożyczyć, jeśli chcemy, albo tak jak wcześniej to było, dla siebie otworzyć i może skrzyneczkę i może wypadnie nam jakiś fajny skin, jakaś kostka, nie? To bardzo rzadko się zdarza mi, powiem tak szczerze, nigdy kurwa nie wypadła żadna kosa, otworzyłem tych skrzynek. Ale jakbyśmy nacisnęli sobie Open Torrent, oczywiście trzeba mieć klucz do tego, trzeba kupić. Wypożyczamy wszystkie skiny, co są tutaj, na 7 dni, oprócz kosy. Kosy nie może być. Teraz zobaczcie, jak to wygląda, bo ja już wcześniej otworzyłem taką skrzyneczkę. Wszystkie skiny, co tutaj mam, z tej skrzynki, lądują w moim ekwipunku. One są na tydzień, możemy sobie zamieniać, więc fajna rzecz, ekstra rzecz. Uważam, że to na plus. Skiny oczywiście pójdą w dół, więc ja możliwe, że sobie będę tak otwierał, jeśli ktoś nie chce wydawać dużo pieniędzy, a wiadomo, klucz kosztuje dyszkę, to jest bardzo fajna rzecz. Wydaje mi się, że w przyszłości będzie więcej tych skinów w nowych skrzynkach. Moim zdaniem z tych nowych skrzynek, co będą wychodzić, niestety pójdą w dół, więc warto je wyprzedać. Już troszkę może wyprzedać, może nie. Jako dla mnie, co ja ze skinami nie gram, bo nie lubię, ja zawsze jak mam skiny, jak to sprzedaję, to jest fajna opcja. Na pewno rynek troszkę się załamie, no ale nic z tego. Pamiętajmy, że po 7 dniach to znika z ekwipunku, nie możecie naklejać naklejek i nie możecie dawać nazwy na żadną broń, no po prostu to i tak wam by zniknęło. Następną rzeczą, bardzo ważną, którą zrobiło Valve, są zmiany w demie, tak? Tak naprawdę są zmiany w demie. Proszę zobaczyć, jak to wygląda. Odpalamy sobie meczek, ja tutaj mam mecz ENS i jak widzicie na dole macie, gdzie padły kille w rundach. Przełączamy sobie, możemy fajnie to przełączać, ale na ten moment jest moim zdaniem to zbugowane. Dla mnie to jest zbugowane, bo tutaj nam pokazuje, że tu był pierwszy kill, a no już fragi poszły. Już fragi poszły, no nie? Więc no nie wiem jeszcze, jak to tak naprawdę wygląda.
Ale może to jeszcze, może dlatego, że to było stare demo. W nowym demie możliwe, że to jakoś się naprawi, ale na razie trzeba zobaczyć. Na razie fajna zmiana, mi się bardzo podoba. Jeśli to będzie dobrze zrobione, no to sztos. Będę po prostu mógł sobie fajniej analizować demo, o wiele szybciej zobaczyć, gdzie frag padł. Fajna rzecz. Na dole też w prawym dolnym rogu zmienili, macie pokazane, gdzie myszko pokazuje, jakie przyciski od czego służą. Też fajne. No i zakończ odtwarzanie dodali, co wcześniej nie było. Więc no też zmiany uważam na plus. Miejmy nadzieję, że to będzie poprawione, jak otworzy się nowe demo, tak, już po tym update'cie. I no jak na razie update na pewno widać, że Valve trochę pracuje nad grą. Nie jest jakaś to drastyczna zmiana, no ale ważne, że coś chociaż robią. Szkoda, że nie ma zmian w Subtiku, nic nie jest powiedziane na ten temat. To mnie najbardziej wkurza tak naprawdę, bo sami wiecie, że kule czasami przelatują przez przeciwnika, chociaż w nich trafiłeś. Pago ostatnio pokazał u siebie, jak to wygląda. Ja też miałem takie sytuacje, że niby strzeliłeś heada, a kula jest na headzie, jak patrzysz na demie, a w ogóle hita nie rejestruje. Bardzo często to się zdarza ostatnio. Tutaj by trzeba było to naprawić. W pierwszej kolejności popracować nad tym. Dodali śmieszną rzecz, że kurczaki teraz skręcają w prawo. Nawet o tym nie wiedziałem, że one tylko w lewo skręcają. No to naprawdę jest zmiana. Nowe animacje kurczaków, no to Valve musiało dodać. Też naprawiono, tu już nie będę wam pokazywał, bo też nie wiem tak na serio, w chudzie kilka rzeczy, ale ja nie widzę żadnych różnic. Ja tego nie widziałem, więc no ciężko mi nawet wypowiedzieć się na ten temat, co w chudzie zmienili. To są rzeczy, których wy mogliście nie doświadczać, tych bugów w ogóle nie doświadczać. Ja też raczej nie doświadczałem bugów w chudzie. Tak samo tak naprawdę naprawili przy sprzedaży wszystkich itemów, jak sprzedaliśmy wszystkie itemy naraz, czasami sprzedała się tylko flash, też jakoś, czy zostawał tylko flash, jakoś tak to było. Ja takiej rzeczy nigdy nie miałem, jak sprzedawałem wszystko, to się mi od razu sprzedawało, niby takie rzeczy były zbugowane, u mnie takich rzeczy nie było. No i wydaje mi się, że to tyle, widzowie. Nie ma więcej zmian, jakichś takich bardziej znaczących w gierce. Miejmy nadzieję, że Valve zrobi coś lepiej z tą grą, żeby jeszcze lepiej się grało. No co, no ja kończę. Ja dziękuję bardzo za oglądanie i melduneczek do następnego, widzowie.